Szanowni Państwo, myślę, że zaczynamy obrady po przerwie, bo już troszeczkę nam się tu przedłużyła, może z 5 minut, także wznawiamy obrady po przerwie i przechodzimy do punktu 9, podjęcie uchwał w następujących sprawach. I podpunkt 1, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybno na lata 2016-2022. I czy tutaj szefa komisji poproszę o sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Ja od razu też wydam, powiem, jaka była opinia na temat budżetu. Wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybno na lata 2016-2022 oraz zmian w budżecie gminy Rybno na 2016 rok. Komisja jednogłośnie, 12 osób za, była za przyjęciem tych zmian. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledzy. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać jakieś pytanie? Nie widzę, w związku z tym wszystko jasne. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Poproszę kolegę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rybno na lata 2016-2022. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 885 ze zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnią prognozę finansową gminy Rybno oraz prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022 przyjąć zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022 przyjąć z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję koledzy za odczytanie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 2, punktu 9. Zmian w budżecie gminy Rybno na 2016 rok. Tu kolega przewodniczący już nas poinformował o stanowisku komisji. Otwieram dyskusję i proszę bardzo, czy są pytania w tej kwestii. Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania i poproszę kolegę o odczytanie. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rybno na 2016 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i artykułu 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446. Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 30/68/16 Rady Gminy Rybno z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rybno na 2016 rok. Załącznik nr 3. Zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Dokonuje się zmian w budżecie gminy. Ustęp pierwszy. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 537 715 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Ustęp drugi. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 537 715 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5, 6 i 7. Paragraf trzeci. Budżet po dokonanych zmianach wynosi. Ustęp pierwszy. Plan dochodów ogółem 31 245 672 zł i 96 groszy. Z tego a. Dochody bieżące 30 744 719 zł i 96 groszy. B. Dochody majątkowe 500 953 zł. Ustęp drugi. Plan wydatków ogółem 32 424 zł 116 424 116 zł i 96 groszy. Z tego a. Wydatki bieżące 30 418 730 zł i 37 groszy. B. Wydatki majątkowe 2 5386 zł i 59 groszy. Paragraf czwarty. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 178 444 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z użyczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 178 444 zł.
Paragraf 5. Na spłatę rat, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 4 700 zł przeznacza się. Punkt 1. Część wolnych środków w kwocie 1 4 700 zł. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję koledze za odczytanie projektu uchwały. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wyżej przeczytanego projektu? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała przeszła jednogłośnie przy obecności 15 radnych. Przechodzimy do podpunktu 3 punktu 9. Mianowicie udzielenia powiatowi działdowskiemu pomocy finansowej. I poproszę kolegę przewodniczącego Komisji Stałych. Dziękuję. Szanowni Państwo, my mówimy tu o małej zmianie, bo udziela się powiatowi działdowskiemu pomocy finansowej na rok 2017. Pomocy w kwocie 2399 zł na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie. Także tu jest zwiększenie. Tak, było 1900, jak mówi pani skarbnik, troszkę po prostu zwiększamy tutaj tą pomoc finansową i też wszyscy jednogłośnie byliśmy za. Dziękuję. Dziękuję koledzy. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie zadać pytanie? Jakieś niejasności? Dziękuję, nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania tego projektu uchwały. Proszę kolegę o odczytanie. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia powiatowi działdowskiemu pomocy finansowej. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446 ze zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf 1. Udziela się powiatowi działdowskiemu pomocy finansowej na 2017 rok w wysokości 2399 zł na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w Działdowie. Paragraf 2. Szczegółowe zasady przekazania środków, o których mowa w paragrafie 1, określi umowa. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rybno. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 4, punktu 9. Zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych gminy Rybno. I tutaj proszę kolegę o przedstawienie. Ten projekt uchwały także został przyjęty pozytywnie i jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję koledzy. Otwieram dyskusję. Czy są pytania w tej kwestii? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. I proszę kolegę o odczytanie. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Rybno. Na podstawie artykułu 10a i artykułu 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446, Rada Gminy Rybno uchwala co następuje. Paragraf 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku organizuje się wspólną obsługę finansową dla następujących jednostek budżetowych Gminy Rybno. Punkt 1. Szkoła Podstawowa imienia Marii Konopnickiej w Hartowcu. Punkt 2. Szkoła Podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Jegli. Punkt 3. Szkoła Podstawowa imienia Janusza Korczaka w Koszelewach. Punkt 4. Szkoła Podstawowa imienia księdza Jana Twardowskiego w Rumianie. Punkt 5. Szkoła Podstawowa imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie. Punkt 6. Szkoła Podstawowa imienia Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach. Punkt 7. Przedszkole w Rybnie. Punkt 8. Zespół szkół w Rybnie, w którego skład wchodzą A. Gimnazjum imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie. Liceum ogólnokształcące imienia biskupa Jana Hrabka w Rybnie. Zasadnicza szkoła zawodowa w Rybnie. Punkt 9. Ośrodek sportu i rekreacji w Rybnie, zwanych dalej jednostkami obsługiwanymi. Paragraf 2. Ustanawia się Urząd Gminy Rybno jako jednostkę obsługującą. Paragraf 3. Obsługa finansowa obejmuje. Punkt 1. Prowadzenie ewidencji księgowej dla każdej z jednostek zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Punkt 2. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości jednostek obsługiwanych. Punkt 3.
Rozliczanie finansowe realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków zewnętrznych, unijnych, państwowych i innych. Punkt czwarty, obsługę finansowo-księgową jednostek. Punkt piąty, obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek. Punkt szósty, obsługę kasową jednostek obsługiwanych. Punkt siódmy, inwentaryzację SALT kont aktywów i pasywów do rozliczenia inwentaryzacji. Punkt ósmy, sporządzanie dokumentacji płacowej dla pracowników jednostek. Punkt dziewiąty, rejestrowanie w ZUS nowo zatrudnionych pracowników i wyrejestrowywanie zwolnionych z pracy. Punkt dziesiąty, naliczanie i terminowe odprowadzanie składek ZUS. Punkt jedenasty, sporządzanie deklaracji miesięcznych ZUS oraz korekt, sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego. Punkt 12. Naliczenie i terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń na konto Urzędu Skarbowego. Punkt 13. Terminowe przekazywanie wpłat na PROF. Przygotowanie oraz terminowe dokonywanie płatności za faktury, rachunki i inne dokumenty finansowe. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kontrola kompetentności i rzetelności dokumentów finansowych, dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 15. Windykacje należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłata zobowiązań. 16. Współdziałanie z bankami, urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami. Punkt 17. Obsługę refundacji z Państwowego Urzędu Pracy. Punkt 18. Aktywizację dokumentów finansowych. Punkt 19. Sporządzanie cząstkowych deklaracji w zakresie podatków i towarów od usług VAT. 7. Terminowe rozliczanie z Urzędem Skarbowym w zakresie przekazywania podatku VAT oraz składanie informacji dla pracownika zajmującego się rozliczeniem podatku VAT w gminie. Punkt 20. Dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracowniczych w obowiązujących terminach. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rybno. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Dziękuję koledze za odczytanie projektu uchwały. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 5. Punktu 9. Przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rybno. I poproszę tu kolegę przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tutaj w tym przypadku także komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Chciałbym tylko tak ciekawostka, że w 2015 usunięto prawie 45 ton, w 2016 34, także świadczy to chyba o tym, że ten azbest już jest go coraz mniej, także usuwamy go mniej, bo po prostu raczej go chyba już jest mniej. Także dziękuję bardzo. Dziękuję koledze za przedstawienie stanowiska komisji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś w tej sprawie chciałby zabrać głos, zapytać? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Poproszę kolegę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rybno. Na podstawie artykułu 7 ustęp 1 punkt 1 i artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446 z późniejszymi zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rybno za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję za odczytanie projektu uchwały. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do podpunktu 6, punktu 9 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I tutaj kolegę przewodniczącego poproszę. Chcę jeszcze powitać przewodniczącą Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, panią Ewę Dobracką-Zawada.
Bardzo Szanowni proszę. Państwo, jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, 10 osób było za, 2 osoby się wstrzymały. Mamy dzisiaj możliwość porozmawiania z panią przewodniczącą, także jeżeli ktoś to chciał, proszę bardzo. Dziękuję koledze za przedstawienie stanowiska komisji. Otwieram dyskusję i bardzo proszę, czy są pytania? Jeśli tak, to mamy okazję tutaj zapytać panią przewodniczącą tej komisji. Bardzo proszę, pan Sołtys chciał zabrać głos. Ja miałbym pytanie do pani Ewy. Były wnioski składane do budżetu i wstępnie z panią rozmawiałem i załóżmy takie 2 wnioski składałem i że kwoty nie otrzymałem. Pani tam powiedziała, że sołtysi i radni nie mogą się ubiegać. No coś tam takie, ja nie mówię, że dosłownie, tyle, że po prostu nie mogę tego zrozumieć, bo ja po prostu złożyłem wniosek w ubiegłym roku, jak składałem, po prostu nie, w tamtym roku nie składałem i byłem u pana wójta i pan wójt wtedy te 2000 wtedy mi dołożył do pół kolonii. W tym roku złożyłem wniosek, normalnie tak zgodnie jak to miało być zrobione do 30 września, ale z tego co wiem to pani Ewa mówiła, że nie dostałem tych pieniędzy. Tam chodziło o 1000 zł na pół kolonie dla szkoły podstawowej i 1000 dla seniorów. Chciałbym o jakiekolwiek wyjaśnienie, dlaczego to tak jest, że są równi i równiejsi w tym. Dziękuję panu Sołtysowi. Ja może zapytam, czy są jeszcze pytania i później pani była ustosunkowała się do tych pytań, żeby nie chodzić tam i z powrotem na okrągło. Bardzo proszę, pan radny Bogdan Wantowski. Ja mam tylko jedno pytanko. Na czyj wniosek były przyznane pieniądze na zapasy w Rybnie? Bo tutaj pani sekretarz stwierdziła, że nie można dotować klubów sportowych na komisji antyalkoholowej, a tu zostały pieniądze przyznane właśnie na sport. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę, pan Sołtys jeszcze. Sołtys z Grunt. Ja chciałem podziękować komisji za grupę wsparcia, która jest w Rybnie. Mnie osobiście bardzo się przydała i wielu mieszkańcom, myślę też, może nie wszyscy korzystają. Ja nie rozumiem znaczenia niebieskiej karty, którą tam się pisze, że jest tyle tych niebieskich kart. Do nas nie przychodzą na grupę, ale za tą grupę mimo wszystko bardzo dziękuję w imieniu tych, którzy uczęszczają, korzystają z tego i są trzeźwi. Także dziękuję w tej sprawie. Dziękuję panu Sołtysowi. Bardzo proszę jeszcze radny Piotr Gurgelewicz. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie, ile było wniosków o dofinansowanie różnych rzeczy, a ile powiedzmy z tych wniosków nie zostało pozytywnie rozpatrzonych? Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy są jeszcze pytania? Myślę, że pytania są wyczerpane. Jeśli będą takie, to bardzo proszę panią przewodniczącą o ustosunkowanie się do tych pytań. Witam wszystkich bardzo serdecznie, panie wójcie, przewodniczący, panie i panowie radni. Więc może tak po kolei, tak? Odpowiem na pytanie pana Sołtysa Henryka Wiśniewskiego. Nie powiedziałam, na pewno nie ujęłam to w te słowa, że ani pan Sołtys, ani radni nie mogą składać wniosków o dofinansowanie z gminnej komisji.
bo mogą, nie, bo mogą składać to wszystkie, tak? Czy stowarzyszenia, czy osoby prywatne, jak najbardziej. Przedsiębiorcy, którzy mają fajny program na to, żeby wspomóc naszą profilaktykę, tak? Bo przede wszystkim pieniążki z gminnej komisji powinny iść na profilaktykę, na leczenie osób uzależnionych od alkoholu, na kierowanie wniosków do sądu, żeby te osoby mogły podjąć leczenie. Więc w takiej kwestii. Stowarzyszenie od nas, bo pan pisał stowarzyszenie, chyba bodajże tysiąc złotych, tak? Na stowarzyszenie i na półkolonie 1000 złotych, tak? Stowarzyszenie otrzymało od nas dotację, no nie z pana wniosku, jednakże otrzymało pieniążki. Na półkolonie, panie Henryku, zawsze można złożyć dodatkowe pieniążki. Tu widzę, że szkoła podstawowa złożyła wniosek i pieniążki otrzymała. Nie sądzę, żeby dla pana i na taki szczytny cel się te pieniążki no nie znalazły, tak? Więc wspólnie napiszemy wniosek, gdzie określimy ilość dzieci, która będzie chciała brać udział w tych półkoloniach, cel i jakie mogą być z tego pozytywne konsekwencje, tak? Przebywania tych dzieci, bo gdzieś tam mi w tym wniosku po prostu tego zabrakło. Nie wiem, czy wystarczy taka panu odpowiedź? Tak. Do radnego pana Bogdana. Pytanie o klub, tak? Chwileczkę. Dyrektor szkoły podstawowej w Rybnie. I ile wniosków? Wie pan co, tak pokrótce przeliczyłam, więc 22 wnioski, 3 wnioski na razie, tak? 20 wniosków, tak? 22 wnioski, tak? Przepraszam, policzę. Dwadzieścia wniosków, że tak powiem, nie otrzymało odpowiedzi. Ile było wszystkich pani? 20. 20. 3. 3. Są jeszcze pytania? Nie widzę. Myślę, że temat został wyczerpany, wątpliwości. Jeśli nie ma pytań, to dziękuję pani bardzo. Dziękuję również. Dyskusja jeszcze nie zamknięta. Czy w tym temacie ktoś ma jakieś uwagi? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania tego projektu uchwały i bardzo proszę kolegę o odczytanie. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446. Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjąć gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rybno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję koledze za odczytanie projektu uchwały. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Wszyscy są za, czyli 15 radnych głosowało za przyjęciem tego projektu. Proszę państwa, jesteśmy w punkcie 7 punktu 9. Mianowicie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Jegli.
I poprosił tu bym kolegę przewodniczącego, jak komisje stałe się do tego ustosunkowały. Bardzo proszę. Opinia komisji była podzielona. 6 osób było za, 6 osób się wstrzymało. Ale ja chciałbym się zapytać pana wójta, bo wszystkie projekty uchwał, które do tej pory dostajemy, mają tutaj podpis, a na tej nie ma. Dlaczego? Co się stało, że tu nie ma żadnego podpisu? Każdy jeden projekt ma podpisane przez przewodniczącego. Tu go nie ma, także... Aha, błąd się wdarł, szanowni państwo. Dziękuję. Dziękuję koledze przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radna Agnieszka Wysocka. Panie wójcie, szanowni państwo. Rozmawiam długo z mieszkańcami Jegli i chciałam was tylko prosić, żebyście dobrze pomyśleli, czy tą szkołę zamknąć. Nie będę was prosiła o to, żebyście głosowali za lub przeciw. Powinniście to sami ocenić, czy mamy tą szkołę zamykać, czy nie. Nie wiadomo, co będzie za rok, za 2 lata i tak dalej. Jakie pomysły nam nasza władza narzuci? Zauważcie, nie wiem, może to był błąd. Nie ma podpisu pod projektem, tak? I zauważcie też, że nikt nie będzie oceniał pana wójta, że to on zamknął szkołę, tylko nas. Bo my jesteśmy tymi, którzy po prostu podnoszą rękę. My za to odpowiadamy. I bardzo was proszę, zastanówcie się, bo na tą szkołę na chwilę obecną nie ma pomysłu. Każdy jeden pomysł po 2 tygodniach, po 2 miesiącach okazuje się niewypałem. Tak samo jest ze żłobkiem. Są przeznaczone już na to pieniążki, 30 tysięcy, 300 tysięcy w budżecie. Pani inspektor na ostatniej komisji, przepraszam, na przedostatniej, bo na ostatniej komisji mnie nie było, nie mogłam, mówiła, że wysłała 140 deklaracji do mieszkańców. Pan wójt na spotkaniu w Jegli, na pewno potwierdzi to pani sołtys, stwierdził, że jest ogromne zainteresowanie żłobkiem. Pani inspektor wyjaśniła, że wróciło ze 140 deklaracji 11, w czym 8 deklaracji, że dzieci chcą, że rodzice chcą, aby te dzieci były w żłobku. Ale jeszcze jest to, że za rok trójka z tych dzieci deklarowanych w tym roku już nie będzie mogła pójść do żłobka, gdyż skończą 3 lata. OREF. Niestety, no miał być wspaniały OREF z aprobatą pana starosty, nie będzie. Także pomyślmy, czy tą szkołę zamknąć, czy po prostu niech ona umrze śmiercią naturalną, tak? I może wtedy się znajdzie fajny pomysł. Bo zrobić coś szybko nie znaczy dobrze. I jeszcze trzeba mieć bardzo dobry pomysł na to. To są ogromne budynki i to jest nasz majątek. Także bardzo was proszę, pomyślcie. W sumieniu i wtedy dziękuję bardzo. Dziękuję koleżance za wystąpienie. Dyskusja jest otwarta. Bardzo proszę. Czy ktoś z państwa radnych, sołtysów, jest to poważna decyzja. Proszę bardzo, wiceprzewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja tu się zwrócę do wójta. Ja prosiłem na komisji, żeby był pokazany taki materiał dotyczący tej szkoły, także finansowy, jak i ten dotyczący dzieci w szkole. Rozumiem, że pani teraz pracuje nad tym, żeby to można było otworzyć. To dziękuję. Chciałbym się najpierw z tym materiałem zapoznać. Dziękuję. Dziękuję koledze za wystąpienie. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy czekamy na materiały? Dobrze. Bardzo proszę, panie wójcie. Proszę państwa, likwidacja, to nie jest dla mnie radość, że z taką propozycją uchwały wychodzę. To jest rzecz smutna i każdy lubi otwierać coś, przycinać wstęgi. Ale jest moment, kiedy no, taką trudną decyzję trzeba pomóc. Nie jest to dla mnie nic wesołego. Jest to dla mnie smutna rzecz i z ciężkim sercem to robię. Tym bardziej, że w kampanii wyborczej obiecałem, że żadnej szkoły nie zamknę. Z tym, że cechą człowieka myślącego jest to, że pod wpływem informacji, zmieniających się sytuacji, zmienia zdanie. To tak jak na przykład w kampanii wyborczej obiecałem, że rozbuduję zespół szkół.
gdzie w tej chwili to się mija z celem, bo gimnazjum będzie likwidowane i rozbudować coś, co będzie już w tej chwili po likwidacji gimnazjum puste. Więc cechą człowieka myślącego jest racjonalne podejście do tego, co się wokół dzieje. Ta szkoła, słuchajcie, ma bardzo taką fajną historię, można powiedzieć wiekową historię, z tym, że demografia nas dogoniła. Demografia pokazuje, że z roku na rok tam jest coraz mniej dzieci. Jakbyście spojrzeli na to, co w następnych latach, wiecie, tutaj, wow, ale tą tabelkę u góry widać, 2010-2011 rok, czyli jakie dzieci w obwodzie szkolnym urodziły się. Obwód szkolny to jest Jeglia i Gronowo, gdzie jeszcze nie wszystkie dzieci z tego obwodu przyjdą do Jegli. Więc zwróćcie uwagę, mamy dwójkę dzieci w 2010, w 2011 jedno dziecko się urodziło w obwodzie szkolnym. W 2012 pięcioro, 13 trójka, 14 pięć, 15 cztery osoby się urodziły. Więc wiemy do przodu, ile tych dzieci będzie. I kolejna rzecz, z Gronowa, tutaj jest Gronowo, a większość dzieci z Gronowa, tam właściwie chyba z dwóch rodzin tylko chodzą do Jegli dzieci, reszta już chodzi do Rybna. Teraz przesłanki związane z edukacją. Funkcjonowanie tej szkoły jest ze szkodą dla ucznia. Ogromną szkodą dla ucznia. Nauka jest prowadzona w klasach łączonych, a klasy są małoliczne. W klasy pierwszej nie ma, jest zero uczniów. W klasie drugiej jest 7 osób. W klasie trzeciej jest 1 osoba. W klasie czwartej są 4 osoby. W klasie piątej jest 5, w szóstej 4. Razem cała szkoła liczy 21 uczniów na dzisiaj. 21 uczniów jest w tej szkole. Słuchajcie, uboższy w porównaniu z innymi szkołami jest oferta pozalekcyjna, bo nie ma z kim tego robić. Nie ma z kim tego robić. Niewystarczająca jest opieka psychologiczno-pedagogiczna również, bo to z ilości. To się po prostu w tym systemie nie mieści. To jest nieracjonalne. I ze względu na dobro tych dzieci, tą szkołę po prostu trzeba zlikwidować, zamknąć dla dobra tych dzieci. Teraz względy finansowe. Zwróćcie uwagę na tą rubrykę na dole. To już pan radny Piotr Rydel zarzuca mi, że przyczyniłem się do strat, jeżeli chodzi o tą szkołę, tak późno wychodząc z inicjatywą jej wygaszenia. Chcę państwu uzmysłowić, że w 2009 roku z podatków z innych działów dołożyliśmy do tej szkoły 242 tysiące, w 2010 240, w 2011 274, w 2012 284, w 2013 317 tysięcy, w 2014 369 tysięcy, w 2015 309 tysięcy. Tyle żeśmy dołożyli. Mamy, w następnych latach wiemy, że tych dzieci będzie ubywać. Jeżeli by ta szkoła przetrwała, to od września będzie 17 dzieci w klasach od 1 do 6 i będzie to malało. Więc biorąc pod uwagę, że maleje ilość uczniów, że jest to ze szkodą dla tych uczniów i względy ekonomiczne, dlatego wyszedłem do państwa z tą propozycją wygaszenia tej szkoły dla dobra uczniów, jak i też, nie ukrywam, spraw związanych z budżetem gminy Rybno. Funkcjonowanie tak małych obiektów jest z wszechmiar nieracjonalne i nie jest to dla mnie prosta decyzja. Z mieszkańcami te rzeczy zostały omówione, przedstawione na zebraniach wiejskich i nie tylko. Tak jak prosiliście mnie na komisji, zaprosiłem panią dyrektor, ale jest ciężko chora. Pani sekretarz, przepraszam, potwierdziła dzisiaj, znaczy w ciężkim stanie zdrowotnym, nie ma jej nawet w szkole, więc nie była w stanie tu do nas dotrzeć. I jest to dla mnie trudna decyzja, bardzo trudna decyzja. Na pewno obiecuję, że ten budynek zostanie zagospodarowany tak, żeby optymalnie służył miejscowości, a demografia nas dogania. Po prostu nie ma dzieci. W tym obwodzie szkolnym drastycznie ubyło tych dzieci. Drastycznie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę, koleżanka Agnieszka. Panie wójcie, ja mam pytanie. Fajne rubryczki, wszystko fajne, tak? Tylko niech mi pan powie, dopiero teraz pan zaczął się tym interesować i idąc do wyborów nie wiedział pan o tym, że tam demografia spada, że tyle lat jest po prostu głuchy, dopiero teraz się panu otworzyły oczy i teraz trzeba konkretnie zamknąć, a idąc do wyborów się mówi, żeby złapać głosy, czy o co tu chodzi? Bo ja już tego nie rozumiem teraz. Przecież to nie stało się z dnia na dzień, tak? To się dzieje już kilka lat. I w jaki sposób, niech mi pan powie, na przykład mamy panu zaufać i uwierzyć, że jeżeli rękę podniesiemy za zamknięciem tej szkoły, że tam coś się stanie, bo pan może zmienić w danym momencie za rok, za pół roku decyzję, tak? W życiu za tym ręki nie podniosę, żebym mogła spać spokojnie i Wiegli spojrzeć ludziom w oczy, nie tylko Wiegli. Dziękuję bardzo. Dziękuję koleżance za wystąpienie. Bardzo proszę, kolega radny Piotr Rydel. Panie przewodniczący, panie wójcie. Rzeczywiście człowiek mądry, myślący zmienia zdanie. I jak pan powiedział o zespole szkół, to rzeczywiście kłania się po prostu nie rozbudowa, bo w rozbudowie to też jest wybudowanie tej klatki przeciwpożarowej, o której pan mówił. Minęło 2 lata, klatki nie ma, dzieci są. Także panie wójcie, jak to mówią, mądry człowiek, a sam pan pamięta, jak pan pisał artykuł do gazety Działdowskiej, a że wtedy była inna opcja, to panu tego artykułu musiał pan zapłacić jako artykuł reklamowy. To tak, tak żeby zgoła przypomnienia, jak czasami jest. A teraz tutaj do pana Darka. Myślałem, że pan Darek będzie bardziej zainteresowany w Koszelewach Ośrodkiem Zdrowia, ale widzę, że zmienił zdanie i też interesuje szkoła. Ja powiem tak, idąc do wyborów, pan wiedział dokładnie, że ani ta szkoła w Jegli nie będzie czynna, tak samo jak ośrodek w Koszelewach. Zakpił pan sobie z wyborców, z mieszkańców. I to, co pani radna powiedziała, pan dokładnie wiedział, jaka jest demografia. Tej demografii się nie zmieniło. I co można powiedzieć? I tu nie będę żartował. Znając pana kreatywność i myślę, że i naszą tutaj radnych takie przyjacielskie, nie wiem, jakieś z naszej strony, żebyśmy jednak zamknęli tę szkołę już teraz na ferie zimowe. Dlaczego te dzieci jeszcze mają ileś miesięcy być w szkole, która jest w takim stanie? Tu pan radca na spotkaniu w Jegli, w szkole, powiedział, że jest taka ścieżka, którą nawet ministerstwo nie było w stanie przewidzieć, bo zabraknie uczniów. I możemy przekonać tych uczniów i tych rodziców o tym, żeby po prostu zrezygnowali z tej szkoły, bo jeżeli ich nie będzie, to nie będzie szkoły. My żeśmy byli wtedy zaskoczeni właśnie taką ścieżką, ale jest taka ścieżka. Także możemy nie czekać aż do sierpnia, tylko zrobić to wcześniej. I powiem tak, że cieszę, jestem wzruszony nawet, że pan teraz mówi, że tutaj radny Rydel, mówiąc o tych kosztach, i to pan nie wiem, czy się przychyla, bo ja to mówiłem i po prostu i będę to powtarzał. Jeżeli jest taka demografia, to po prostu w imię dobra tych dzieci po prostu trzeba tą rzecz zamknąć. Ale z drugiej strony, niech pan nie obiecuje, co będzie z tym obiektem? Bo my nie wiemy. Bo
Może w najlepszym przypadku może trzeba będzie ją sprzedać, a nie doprowadzać do ruiny to, co się stało w Truszczynach, że nawet osoba, która kupiła, obiekt jest zabytkowy i w tej chwili nie jest w stanie ponieść. I on dalej, ten obiekt marnieje. Budynek w Dębieniu, dobrze, że znalazła się rodzina, kupiła, w tej chwili ludzie mieszkają i się cieszą. Tak samo taka szkoła w Nagłyszewie, która powinna być już sprzedana. Rodzina pełno, kilka dzieci tam mieszka, a nie po prostu trzymanie się czegoś i w sumie to taka rzecz. Także ja niech się pan nie staje zakładnikiem, że pan zrobi, bo to nie jest tylko rola gminy, żebyśmy po prostu utrzymywali wszystkie budynki. Czasami trzeba nowy budynek wybudować, czasami trzeba sprzedać, a nie stawać się. Także tak w ten sposób tutaj mówię. Także trzeba spojrzeć i wziąć to na klatę i tyle. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. Bardzo proszę, kolega wiceprzewodniczący, później kolega Piotr Gurgielewicz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, wiadomym jest, że podjęcie takiej decyzji o likwidacji szkoły nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Ale choć wielokrotnie z panem Piotrem Lidrem się nie znamy albo mamy odrębne zdania, to akurat w tej kwestii ja się z panem naprawdę zgadzam. Trzeba to wziąć na klatę i trzeba czasami podjąć taką męską decyzję. I tu odnośnie tej męskiej decyzji, to zadziwiło mnie głosowanie pana Piotra Kamińskiego na posiedzeniu komisji, który wstrzymał się od głosu. A przypomnę tylko, że 21 czerwca 2016 roku na sesji Rady Gminy wypowiadał się między innymi w ten sposób. Ta szkoła nie ma racji bytu. Do końca lutego powinna być uchwała o likwidacji szkoły. My jako radni też podnieślibyśmy ręce za zamknięciem. Wszyscy są za tym, nawet mieszkańcy. I później mówił pan, mówiłem o tym, że trzeba tę szkołę zamknąć. Dlatego zdziwiony byłem pańskim głosowaniem, panie Piotrze, bo czasami trzeba podjąć męską decyzję i wziąć to na klatę. Dziękuję. Dziękuję koledze przewodniczącemu. Teraz w kolejności radny Piotr Gurgielewicz. Później kolega następny, Piotr Kamiński. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo. Brakuje mi na tej sali mieszkańców Jegli. To takie spostrzeżenie, bo to bardzo ich dotyczy, rodziców, uczniów ze szkoły podstawowej w Jegli. I nie ma tych osób. Ja uczestniczyłem w kilku spotkaniach, zebraniach w Jegli. I rodzice, przynajmniej jak ja uczestniczyłem w tych spotkaniach, to byli za utrzymaniem tej szkoły, żeby dalej ich dzieci chodziły do tej szkoły. Ja przypuszczam, panie wójcie, że większość albo na pewno połowa takich małych szkół sama się nie utrzymałaby. To nie tylko Jeglia pewnie, ale i więcej szkół w gminie Rybno pewnie by się samych nie utrzymało. Ale nie wiem, może pani sołtys by powiedziała, jak było, bo ostatnie zebranie podobno było i czy tam zostało jakieś podjęcie, jak rodzice czy osoby, które były na tym zebraniu, jak one reagowały na temat zamknięcia tej szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zaprowadzę do odpowiedzi, panie Darku. Ja wcale nie twierdzę, że tak nie było. Mówiłem jako jeden z pierwszych o tym, że niestety przyszedł ten czas zamknięcia tej szkoły. Pan też mówił o tym parę lat temu, że trzeba reaktować ośrodek zdrowia na potrzebach. Jakoś tego pan nie robi. Tu pan o tym nic pan nie mówi. A my głosowanie, jeżeli chodzi o głosowania na komisji, to są głosowaniami na komisji. To nie jest wcale wiążące do tego, jak to będzie głosował na sesji. Mam prawo głosować tak, jak uważam. To jest po raz kolejny mówione, jeżeli nie po waszemu, to jest źle. Ja będę odpowiadał przed mieszkańcami Jegli i nie tylko, jak ja podniosę rękę. Także proszę zająć się ośrodkiem zdrowia w Koszelewach,
a nie szkołą podstawową, jak ja zagłosuję, czy będę chciał ją zamknąć, czy nie. Swoją opinię już dawno wypowiedziałem. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. Sekundę. W kolejności czy pani sołtys chciałaby zająć głos? Bardzo proszę. Witam wszystkich. Może mieszkańcy u nas już są znudzeni tym wszystkim, bo to jedno i to samo w koło się wałkuje. Dzisiaj to, jutro to. Dzisiaj to, jutro to. I teraz sami nie wiedzą, jak w końcu podjąć decyzję. No bo jeżeli się mówi, że tam coś będzie, za 3 tygodnie czy jakoś tego nie będzie. No nie wiem, sama trudno mi co zdecydować. Nie? Mieszkańcy byli za zostawieniem szkoły. Nie wiem, jaka jest opinia rady. Dziękuję. Dziękuję pani sołtys. Kolega przewodniczący tutaj. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie radny Piotrze Kamiński, ja nie kwestionuję pańskiego prawa do głosowania, ale wielokrotnie była tu poruszana kwestia tego, jak kto głosuje. Jest pan osobą publiczną i przedstawienie tego, jak pan zagłosował, nie uważam, że to jest jakaś tajemnica. Ma pan oczywiście prawo zmienić zdanie, dzisiaj zagłosować inaczej. Ja tego, broń Boże, nie kwestionuję. Dziękuję. Dziękuję koledze. Bardzo proszę, kolega Waldemar Reszka. Szanowni państwo, ja głosowałem na komisji, że tak powiem, przeciwko, znaczy za zamknięciem tej szkoły, a po prostu z tego względu, że nie ma racji bytu, przekonał mnie ten fakt ekonomiczny i demografia, nie ma dzieci i też dlatego to zdecydowało o tym. I zgadzam się z panem Rydlem i z panem Darkiem, z panem Wójtem, bo nie ma na siłę coś ciągnąć, co nie ma racji bytu. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Bardzo proszę, dyskusja otwarta. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę, kolega radny Marian Granica. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Bardzo ciężka decyzja. Tutaj, co kolega bardzo wspomniał, mnie to jedna rzecz tylko zmartwiła, po prostu, że tak powiem. A na ostatnim posiedzeniu komisji pana przewodniczącego poprosiłem o zaproszenie pani dyrektor, także i mieszkańców. No choroba nie wybiera, no wiadomo, to jest naturalna rzecz. Natomiast dziwi mnie, że nikogo nie ma z mieszkańców. To jest takie dla mnie może... Nie chciałbym nikomu ublizać, ale zlekceważenie, bo jest tak ważna decyzja do podjęcia, bo uważam, że to nie jest jakieś tam na rok, na dwa. Jeżeli dziś podejmiemy taką decyzję o zamknięciu szkoły, to już jej nie będzie. Do tego nie wrócimy. Temat będzie zamknięty. A to, czy będzie żłobek, czy coś innego, to tylko jest takie pisanie patykiem po wodzie. Ja też się nie dziwię, co powiedziała pani sołtys przed chwilą, że mieszkańcy po prostu sami nie wiedzą, jak się do tego odnieść. Bo jest ciężka decyzja. Ale ja póki co też odbyłem, miałem przyjemność być na spotkaniach jesienią 2 razy w Jegli. No wiadomo, że to jest no, ciężka decyzja, ale jeżeli mieszkańcy mieli dzisiaj by jakąś taką wizję, co tam będzie konkretnego, uważam, że pewnie by przystali na to i by było wszystko i rada by była inaczej do tego ustosunkowana. A tak to jest tylko takie, powiem, niepotrzebne, powiem, użyję takiego słowa, no boksowanie jeden do drugiego, wytykanie, a ty tak głosowałeś, a ty tak. Uważam, że to jest niepotrzebne. Ja będę konsekwentny i cały czas mam wątpliwości co do zamknięcia tej szkoły i nie mogę podjąć ręki, że zamknę tę szkołę, bo podejrzewam, że za chwilę kończy się moja kadencja i będę wytykany palcami, że to ty zamknąłeś tę szkołę. Nikt inny, tylko ty ją zamknąłeś, bo ty podniosłeś rękę. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Bardzo proszę, ci są jeszcze w tej kwestii. Proszę bardzo, kolega Piotr Rydel.
przepraszam, że zostałem w sumie jakby wywołany przez mojego kolegę, ale miejcie świadomość, że była kiedyś, był ośrodek zdrowia w Koszalewach i ta decyzja wtedy podjęta jest niekwestionowana przez nikogo. Wtedy ta decyzja była mądrą decyzją z perspektywy czasu. Źle się tylko dzieje, jeżeli takie decyzje są manipulowane. Bo z jednej strony pan wójt, idąc na wybory i głosząc cały czas, że nie zamknie żadnej szkoły, jeszcze dodając inne szkoły, bo tam jeszcze była wymieniona szkoła w Hartowcu, jak się nie mylę, w wyborach i Żabina albo Koszalewy, nie wiem dlaczego, taka zbitka trzech szkół. A z drugiej strony chodzi po mieszkańcach, po rodzicach, i namawia, żeby po prostu nie puszczać tamtych dzieci do tej szkoły. Kolega Darek mówi mi, no to oczywiście jest prawo wójta, ja zdaję się, że jest prawo wójta spotykać się z mieszkańcami osobiście w domach. Tylko po prostu chyba to trochę jest nijak do tej przejrzystości, transparentności, otwartości i tak dalej. Więc jeżeli się zrobiło już tyle w kierunku zamknięcia tej szkoły, a teraz przerzuca się na nas, już to rzecz tak by formalna, że mamy teraz to zamknąć. Panie Granica, będąc pana sąsiadem, na pewno nie będą ludzie nas wytykali. Odwrotnie będą widzieli, to trzeba było wcześniej zamknąć. To tylko po prostu upór i zakładnik po prostu pewnej rzeczy zrobił to, że my jesteśmy około miliona do tyłu przez te dwa lata. Bo gdy w tym programie wyborczym, gdybyśmy byli, wtedy można już było powiedzieć tym ludziom, będzie zamknięte. Bo to, co tutaj pani Wysocka powiedziała, ile było dzieci i tak dalej, to wiadomo było. To nie ma takiego dużego ruchu migracyjnego, że tam iluś rodzin się wyprowadziło i tak dalej i jest w tej chwili po prostu pustka. Co się stało? Nie, tam dalej ci ludzie wszyscy mieszkają. Także ja po prostu... My, tak jak kiedyś też mówiłem w sprawie innej uchwały, proszę o to, żebyśmy po prostu, oczywiście każdy według swojego sumienia. Może, że się rzeczywiście zjawią za chwilę na fejsach, na takich innych rzeczach, po prostu wpisy. Wpisy kryminalne. I jak tu po prostu mówić z doświadczenia z tamtego roku? I nikt nie bierze odpowiedzialności za to. Jeszcze raz powtarzam. Ja się nie boję po prostu. Można opisać, można mnie opluć i tak dalej. Naprawdę. Nie to, że nie czuję tego. Dziękuję. Dziękuję koledze za wystąpienie. Bardzo proszę, kolega wiceprzewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeśli chodzi o kwestię ośrodka zdrowia, wolny wniosek się do tego ustosunkuje. Dziękuję. Dziękuję koledze. Dyskusja, bardzo proszę, kolega Waldemar Reszka. Szanowni państwo, ja chciałem tylko powiedzieć, że po prostu nieraz trzeba się zachować jak mężczyzna i podjąć tę decyzję. Ja podjąłem, że jestem za likwidacją i chciałbym przypomnieć, że wcześniej jak zamykali szkołę w Tuczkach, to nie było skrupułów, nie było zebrań, nie było co z budynkiem zrobić. To jest dużo ludzi, jest na przykład, nie jestem pewny, czy podejmowali tę decyzję w naszym gronie, ale nie było skrupułów. I mi się wydaje, że Jegle jest w takich komfortowych warunkach, że jeszcze pan wójt jako rada dba, co z tym budynkiem zrobić, a w Tuczkach odpowiedzcie sobie państwo, co się stało. I chciałbym powiedzieć, że po prostu rozwiązanie jest dobre, wnioskowane przez chęć i wola pana wójta. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze za wystąpienie. Bardzo proszę, dyskusja otwarta. Czy są jeszcze jakieś? Nie widzę. Myślę, że temat został wyczerpany. W związku z tym przejdziemy już do... Sam oczywiście też ubolewam, że nie ma mieszkańców, pani Sołtys. No szkoda, że pani dyrektor nie mogła przyjechać, to już choroba jest nie ten, ale jeśli mieszkańcy są, patrzeć komuś w twarz dużo lepiej. Słucham. Szanowni państwo, przechodzimy do głosowania.
Proszę kolegę o odczytanie. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Jegli. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446, Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje. Paragraf 1, ustęp 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2016/2017, to jest z dniem 31 sierpnia 2017 roku, Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Jegli, obejmującej klasy 1-6. Paragraf 2. Gmina Rybno zapewnia dzieciom ze szkoły objętej likwidacją możliwość korzystania, kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Hartowcu. Paragraf 3. Zobowiązuje się wójta gminy Rybno do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji szkoły, a w szczególności do zawiadomienia rodziców uczniów Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Jegli i warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty o zamiarze likwidacji szkoły oraz do wystąpienia do warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty o wydanie stosownej opinii dotyczącej likwidacji placówki. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rybno. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję koledze za odczytanie. Przechodzimy do głosowania tego projektu uchwały i tutaj bardzo proszę o wyraźne, żebyśmy tutaj się nie pomylili, głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Matematycznie zgadza się? Projekt uchwały został przyjęty 8 głosami. Przeciw 1, wstrzymujących się 6. Zgadza się matematycznie. Przechodzimy do podpunktu 8 punktu 9. Zatwierdzenie planu pracy komisji stałych Rady Gminy Rybno na 2017 rok. I nie wiem, tu szef, pan przewodniczący komisji może przedstawi nam. Szanowni Państwo, komisje na posiedzeniu wspólnym przyjęły jednogłośnie plan pracy Komisji Budżetu i Finansów, plan Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz plan Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych. Jednogłośnie za. Dziękuję. Dziękuję koledze przewodniczącemu. Czy szefowie komisji stałych chcieliby coś wnieść? Jakieś poprawki? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę kolegę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy Rybno na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 w związku z artykułem 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446. Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zatwierdzić plan prac Komisji Stałych Rady Gminy Rybno na rok 2017. Podpunkt 1. Komisji Budżetu i Finansów stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Podpunkt 2. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. Podpunkt 3. Komisji Zdrowia, Kultury, Oświaty, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym Komisji Stałych. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję koledze za odczytanie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 9. Punktu 9. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno na 2017 rok. I tutaj poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Sylwestra Kasprowicza. Szanowni Państwo, ja bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie
planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze za przedstawienie swojego punktu i swojego planu pracy Komisji Rewizyjnej. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę, kolega Piotr Rydel. Oczywiście, że są pytania do Komisji Rewizyjnej, bo były już wcześniej zapytania, kto, znaczy gmina, co kupuje, od kogo, czy to są, panie przewodniczący, to są informacje wrażliwe? Urząd Gminy kupuje materiały, zamawia usługi. Kiedy od pana Misza w końcu tego dowiemy? Mijają miesiące i miesiące o tym. To jest moje jedno pytanie. I drugie pytanie jest takie, czy po prostu w pracach tej komisji, jakie jest z możliwością po prostu, bo mam wielu mieszkańców, którzy się pytają, po prostu chcieliby po prostu być obserwatorami. W jaki sposób pańska komisja funkcjonuje? Jak po prostu procedury? I czy jest taka możliwość? Mówiąc, panie wójcie, o otwartości, przejrzystości i transparentności. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. Bardzo proszę, kolega przewodniczący. Szanowni państwo, panie radny Rydel, wydaje mi się, że pierwsze pytanie to jest na pewno nie do mnie. Proszę je skierować do Urzędu Gminy. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to postaram się panu odpowiedzieć pisemnie, ponieważ mi się wydaje, że teraz mamy pozytywnie zaopiniować plan pracy komisji, a pan troszeczkę teraz nie na temat mówi. Taki plan dostał pan przed sesją i ponownie proszę, żeby każdy pozytywnie ten plan zaopiniował. Dziękuję. Dziękuję koledze przewodniczącemu. Czy są jeszcze pytania do kolegi przewodniczącego? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Proszę kolegę o odczytanie. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18a ustęp 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446. Rada Gminy Rybno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzyć przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję koledze za odczytanie. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem planu, projektu uchwały planu pracy Komisji Rewizyjnej? Kto jest za tym projektem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie. Szanowni państwo, przechodzimy do podpunktu 10 punktu 9. Dodatkowy projekt uchwały wniesiony przez na wniosek pana wójta, przyjęty przez radę do dzisiejszych obrad w sprawie nieodpłatnego przyjęcia własności nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. I tu otwieram dyskusję. Proszę bardzo, kolega przewodniczący. Szanowni państwo, na komisji były tutaj burzliwe dyskusje. No nie zgodziliśmy się na przyjęcie tej tutaj uchwały, także żartuję. Oczywiście wszyscy byli za. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję koledzy. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś jeszcze chciałby się w tej kwestii wypowiedzieć?
zadać pytanie? Nie widzę. Zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Proszę kolegę odczytać. Uchwała Rady Gminy Rybno z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia własności nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 10 i artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Rybno od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie, ulica Głowackiego 6, 10 448 Olsztyn, prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 130/1 o powierzchni 0,97 tysięcznych hektara położonej w obrębie Nowa Wieś, gmina Rybno, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KW EL1D/00/19942/3. Paragraf drugi. Przeniesienie prawa własności nieruchomości wymienionej w paragrafie pierwszym dokonane jest w celu realizacji zadań własnych gminy Rybno w zakresie kultury fizycznej, to jest zagospodarowania działki na cele rekreacyjne. Paragraf trzeci. Koszty postępowania związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości opisanych w paragrafie pierwszym poniesie gmina Rybno. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Rybno. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję koledzy za odczytanie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Uchwała przeszła jednogłośnie. Szanowni Państwo, tym dochodzimy do punktu wolne wnioski i zapytania, ale zrobię z 5 minut przerwy, żebyśmy się...